Siema wam wszystkim, cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o teorii 21, teorii oczko, którą ostatnio stworzyłem i chciałem się z wami nią podzielić. Zaciekawiłem? Zapraszam do oglądania. Moi drodzy, o co chodzi z tą całą teorią 21, teorią oczka? Mianowicie, wykalkulowałem sobie moim super tajnym matematycznym wzorem, który tak naprawdę nie istnieje, że kierowca w transporcie międzynarodowym najczęściej pracuje 21 dni w miesiącu. Ale jak to 21? W jaki sposób? Jak ty to liczysz? Kępa, o co chodzi? Ano, chodzi o to, że podliczając wszystkie przepisy, które nas ograniczają w pewien sposób, bądź ustabilizowują nasz system pracy, wychodzi, że średnio, bo czasami zdarza się 23, czasami zdarza się 19, 20, ale średnio, pracując cały czas, nie kombinując, nie siedząc z domu, kierowca wyjeżdża 21 dni w miesiącu. No ale teraz pytanie, po co to komu potrzebne? No wyjeżdża, to wyjeżdża, fajnie, super, fantastycznie, brawo, trzeba bić. Jest to potrzebne poniekąd do tego, żeby wyliczyć sobie nasze nieszczęsne pensje, tak według mnie, oraz czas po prostu przesiedziany za kierownicą. Rozwijając temat. Jeżeli pracujemy w systemie płatności na dniówki, no to prostym jest, że wyliczamy to przez te 21 dni. Ogólnie, jeżeli nie zgadzacie się z tą kalkulacją, że to jest 21 dni, sami sobie policzcie, ile tak naprawdę siedzicie w samochodzie rzetelnie. I już tłumaczę, co was powstrzymuje przed większą ilością godzin w samochodzie. Oczywiście nie mówię tutaj o takich zasadach, że siedzisz cały miesiąc w aucie, tylko o takich normalnych systemach 2 na 1, 3 na 1, czy weekendy w domu. I w tych właśnie systemach ograniczają nas konkretne przepisy. Pierwszy z przepisów, 90 godzin na 2 tygodnie jazdy, czyli maksymalnie możemy mieć 56, ale średnio 45 godzin w tygodniu jazdy. Drugi przepis, który nas ogranicza, też ciekawy przepis. Jest to przepis, który nam mówi, że co najmniej raz na 2 tygodnie musimy zrobić 45 w samochodzie. A regularnie najlepiej było 45 robić co tydzień pauzy weekendowej. Kolejny przepis, który nas ogranicza, tutaj jest kodeks Państwowej Inspekcji Pracy, kodeksu pracy, że tak to uproszczę, który mówi, że my możemy jako kierowcy możemy pracować, mieć pracy jako takiej, czyli młotki i jazda, 48 godzin średnio w tygodniu. Ale Kępa, ale skąd wziąłeś taką teorię 48 godzin, skąd to ci się wzięło? A mianowicie, to wszystko jest wyliczone, wykalkulowane w kodeksie pracy, że w takim systemie, w jakim jeżdżą kierowcy, właśnie razem z nadgodzinami i innymi dziwnymi rzeczami, wychodzi średnio, i tutaj postaram się zacytować z pamięci, dobra, nie zacytuję, bo mi się nie uda, ale postaram się to przytoczyć zrozumiale, średnio z 4 ostatnich miesięcy kierowca może przepracowywać 48 godzin na tydzień, średnio. Czyli możesz więcej, ale w drugim tygodniu możesz mniej, albo za 3 tygodnie możesz mniej. Licząc to wszystko, wychodzi nam, mi konkretnie wychodzi, że pracować możemy 21 dni, uśredniając. I teraz sprawa jest banalnie prosta. Chcesz zarabiać od kółka. Ile czasu schodzi ci się kółko? Policz sumę i będziesz wiedział, ile zarobisz w tym miesiącu. Chcesz zarobić i mieć płatne od dniówki. Dniówki zwykłe diety. Sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli pracodawca mówi, że tyle płaci za dniówkę, no to wiadomo, że rzetelnie pracując w danej firmie przepracujemy 21 dni, mnożymy i wiemy, ile on tak naprawdę płaci. Jeżeli masz możliwość mieć zapłacone od kilometra, sprawa jest banalnie prosta. Pracujemy w miesiącu 21 dni, robimy średnio x kilometrów w miesiącu, dzielimy to przez ilość dni, wychodzi nam ile kilometrów musimy zrobić dziennie. Bądź jeżeli robimy cały czas samą robotę i robimy dziennie powiedzmy 300 km razy 21 dni, wychodzi nam 6 z kawałkiem 1000 km. Płacone od kilometra mnożymy, wychodzi nam kalkulacja. Chodzi o uproszczenie tego wszystkiego i zrozumienie tak naprawdę, ile my jako kierowcy spędzamy czasu w tym samochodzie. Mam nadzieję, że to się komuś przyda. Mam nadzieję, że też uprości rozumienie, skąd się biorą te pieniądze, wielkie kokosy pełne hajsu u kierowców, że zarabiają te wielkie, grube dolce. Chodzi o to, że po prostu 21 dni, nie po 8 godzin, tylko 21 dni, 24 godziny w aucie.
Łatwo to wyliczyć w ten sposób. Nawet mając płacone za godzinę, możemy poprzekalkulowywać sobie, ile tak naprawdę pozarabiamy. Także to by było na dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że teoria oczka Wam się do czegoś przyda. Oczywiście napiszcie mi o przeliczeniu, ile Wy tak naprawdę spędzacie czasu w samochodzie, jak u Was wygląda to przeliczenie i czy u Was jest 15 dni, czy 28 w samochodzie. Uśrednijcie tylko to, proszę, z ostatniego pół roku i dajcie mi znać, bo jestem ciekaw, czy moja kalkulacja jest słuszna. To by było na dzisiaj na tyle. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Cześć.